teorii powinno być dziś romantycznie, ale w praktyce coś czuję, że będzie wręcz przeciwnie. Tak, będzie dziwnie, bo książka, o której dziś wam opowiemy, wymaga od nas, byśmy się zastanowili, czy zakochalibyśmy się w sobie, gdybyśmy się spotkali 7 lat wcześniej. Bądźmy poważni, dobrze? Przynajmniej zacznijmy ten film poważnie, bo zaraz może być mniej poważnie. Co masz dzisiaj do zaprezentowania? Mam do zaprezentowania 7 lat wstecz Ashley Poston w tłumaczeniu Moniki Wiśniewskiej. Boże, z góry przepraszam, jeśli coś będzie chaotycznie, bo wiecie, ja jestem chaotyczna, więc tak. Za to cię kochamy. Jest to historia Clementine, która po śmierci swojej cioci dostaje od niej w spadku mieszkanie. Magiczne, zaczarowane mieszkanie, które czasami potrafi płatać figle w postaci takiej, że wchodząc do tego mieszkania cofamy się 7 lat wstecz, czyli mamy do czynienia z wnętrzem, które istniało 7 lat wcześniej. No i tam właśnie nasza główna bohaterka Clementine spotyka Iwana, Jamesa, mężczyznę o dwóch imionach. James Iwan, tak. I o dwóch obliczach. Czasami angielski, czasami rosyjski. Tak, tak? Można James powiedzieć, Iwan, że on ma dwa oblicza, więc dobrze tutaj trafiłeś, ponieważ ona właśnie z nim zapoznaje go, ponieważ jego ciotka 7 lat wcześniej wynajęła mu swoje mieszkanie podczas jej nieobecności, więc skomplikowane to, przepraszam. Wiem, już chaos, już wprowadziłam na samym początku. Tak, wchodzimy tutaj w tryb Harry'ego Pottera, Więzienia Azkabanu, podróże w czasie. Tak, podróże w czasie, no to nie są takie typowe podróże w czasie, tak, no. Więc nasza główna bohaterka zapoznaje tegoż Iwana Jamesa właśnie w tym mieszkaniu 7 lat wstecz. Poznają się, tak, zakochują się w sobie, ale w końcu ona wraca do swojej, tak jakby, rzeczywistości. Więc to mieszkanie tak płata ich figle. Co jakiś czas ona prowadzi swoje normalne życie, a za chwilę, nie spodziewając się tego, ona znowu wraca do tego mieszkania sprzed 7 lat i znowu spędza czas z tym Iwanem. No ale tego też Iwana Jamesa spotyka w swojej teraźniejszości w końcu i tam między nimi już zupełnie inaczej ta sprawa wygląda, więc dobrze trafiłeś, że to jest mężczyzna o dwóch obliczach, bo to jest mężczyzna sprzed 7 lat i po 7 latach, tak jakby. Więc to są dwie różne osoby, bo doświadczenia, zgromadził życiowy bagaż doświadczeń, tak, sprawił, że on się zupełnie innym człowiekiem stał. Może też tak nie do końca, tak? Bo gdzieś tam prześwituje jego jestestwo sprzed 7 lat, więc to jest taka historia troszkę skomplikowana, ponieważ nasza bohaterka szuka swojej drogi, niby wie, co ona chce w życiu robić, a jednak gdy spotyka właśnie Jamesa Iwana, to wszystko zaczyna nie być takie oczywiste i zaczyna właśnie myśleć nad własnym życiem, nad własnymi uczuciami i zastanawiać, dokąd jej droga właściwie zmierza. Więc on tak naprawdę i ten James z przeszłości, teraźniejszości strasznie gmatwa to życie i ona musi właśnie dowiedzieć się, czego ona właściwie od życia pragnie. Bardzo prosta historia, ale bardzo pięknie mi się zdaje przedstawiona ta teoretyczna podróż w czasie jest bardzo fajnie tutaj przedstawiona i zupełnie to nie ma nic wspólnego z Domem nad jeziorem, o którym myślałam i z którym mi się to na początku skojarzyło. Czyli nie ma Keanu Reevesa. Nie jest ma tylko Keanu Reevesa i Sandry Bullock też tutaj nie ma. Kiedy tylko wydawnictwo Maastricht, tutaj Gorzka Czekolada, czy tam jeszcze jako komedia rodzinna, zapowiedzieli wydanie tej książki, czytaczowa nieustannie za mną chodziła i pytała, czy już coś wiadomo, czy pojawiła się już zapowiedź, bo to jest Ashley Poston. Czytałaś kiedyś Ashley Poston? Tak, Vicarella, Księżniczka i Fanger, tak. I Zaczytana i Bestia, tak? Coś takiego. Cała ta trylogia była po prostu przecudowna i ten fandom, którym tam Ashley Poston stworzyła, po prostu był niesamowity i tak autentyczny, ja też zaczynałam w niego wierzyć. Ja żałowałam, że on faktycznie nie istnieje i cała ta seria filmów, na którym chyba to bazowało po prostu. Dodajmy, że czytaczowa nie jest jakoś szczególnie romantyczna i z reguły z romansów się śmieje albo zgrzyta zębami. Jedynie na moim tego nie robiła, bo nie wypadało. Wiecie, za dużo dzieci, żeby zostać samej. Ale ja się nie śmieję z romansów. Dlaczego tak mówisz? To jest nieprawda. No podkoloryzowałem trochę. Nie pasują tobie romanse, ale zdaję sobie sprawę, że te romanse, które tobie pasują, pasowałyby również mnie. Dlatego poprosiłem cię, żebyś zdradziła mi całą fabułę książki przed nagrywaniem tego filmu, żebym nie czuł pokusy czytania. Bo moja hałda hańby jest już za długa i na romanse nie ma w niej miejsca. Wiesz, ta książka będzie sobie na regale pewnie jakiś czas. Być może dożywotnio zostanie na nim, więc może przeczytasz kiedyś. Pewnie wyzwaniu mi wrzucisz. Dobrze. No, kto wie? Przerąbane. Kto wie? W każdym razie to zagadnienie, to 7 lat wstecz, jak mi opowiadałaś, zaciekawiło mnie pod tym kątem, że zacząłem się zastanawiać, czy my, para idealna, skądinąd. No, my to w ogóle, niektórzy mówili, że poznaliśmy się jak bohaterowie prawdziwej powieści romantycznej. Nie będę tutaj do tego nawiązywał, no ale w gazetach nawet o tym pisali. Tak, ja co myśmy mieli w głowie, żebyśmy sobie do gazet szli? Boże, nie wiem, chęć sławy, pojawia się w gazecie tak, i tak dalej. Nie jestem z niczego dumny mimo wszystko. Natomiast zaczęliśmy się zastanawiać, jakby to było, gdybyśmy się w naszym życiu spotkali 7 lat wcześniej, aniżeli żeśmy się spotkali. Kiedy myśmy się spotkali? Ile mieliśmy lat? 2012 rok, czyli znaczy, mieliśmy pamiętam, wtedy po 23 lata. Czyli jakbyśmy odjęli 7 lat, to byśmy mieli po 16 lat i teraz co robiliśmy i kim byliśmy w wieku 16 lat? To kamień, papier i nożyce. Dobra. Bo ja nie wiem, kto ma bardziej cringe'ową historię, więc to nie ma tak pójść. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jest. O nie. Dobra. O Jezu, aż się obróciłem. Więc tak, Natalka w wieku 16 lat to była Natalka, która była pełna kompleksów. Więcej. A to nawet nie była Natalka. To była, jaką ty ksywę miałaś wtedy? Natasza, tak. No, Natasza. A, to jak ten Iwan. To nie, by pasowało. Nie, Natasza, ale to było pisane przez SH. Okay. Natascha, nie? W sensie takim. I to był czas, kiedy Natasza była zakompleksiona bardziej niż teraz, bo teraz też ma kompleksy, no ale to chyba każdy ma, a przynajmniej większość ludzi ma. Ja nie. No dobrze, więc nie. Nie każdy, tak. I to był czas, kiedy, jak tak pomyślę, to naprawdę jest mi wstyd. Jak ja mogłam wtedy się tak zachowywać. No może niekoniecznie wyglądać, no bo jakoś wtedy to były zupełnie inne czasy, inaczej się nosiło, inaczej się ubierało, inaczej fryzury wyglądały, te makijaże wszystkie, więc to była zupełnie inna bajka, ale moje podejście życia było naprawdę takie bardzo, bardzo nienormalne, że tak brzydko powiem. Bo może właśnie normalne na tamten czas? Nie, bo to był czas w ogóle, kiedy ja słucham alternatywnego rocka i takich bardziej melancholijnych, depresyjnych piosenek. Nie byłam emo, ale słuchałam takiej muzyki typowo emowej i ja wtedy uważałam, że no miałam przyjaciółki i znajomych, którymi się tam spotykałam, ale jak nieraz chciałam się z kimś spotkać i ktoś mi powiedział, że się umówił z kimś innym, to ja od razu miałam myśl, no tak, teraz to już dla mnie czasu nie ma. Ależ ja się źle czuję, ale jestem zdołowana, wszyscy mnie opuścili, jak ja sobie w życiu poradzę. I to, wiecie, taka deprecha, albo jak ktoś mnie zdenerwował, albo jakaś koleżanka coś tam, no powiedzmy mi okłamała, bo to był też czas, gdzie tam, no wiadomo, nie, jak powiedział, nie mogę, bo źle się czuję, a poszedł gdzieś z inną koleżanką, tego typu sprawy, nie, no to ja już wtedy załamanie nerwowe, Boże, koniec przyjaźni, co to będzie. I ja miałam wtedy bloga, pamiętam, prowadziłam, wiesz, którego bloga. Wiem. I ja tam opisywałam sobie, to, no taki dziennik to był. I jak pamiętam, miałam jakiś, powiedzmy, stan depresyjny, no bo wiadomo, to nie była depresja, tylko takie żalanie się nad sobą, to pisałam wtedy właśnie taki skrót, wiecie, niedosłownie tam opisywałam, żadne imiona nie padały, więc tam był taki depresyjny wpisik i nie pozdrawiam nikogo. Kropka. Więc wiecie, to był taki człowiek użalający się, zakopujący się w swoim bagienku, takim wyimaginowanym, bo to nic takiego nie istniało. Słuchający depresyjnej muzyki, żeby się jeszcze bardziej dobić. Oczywiście. No, a następnego dnia koleżanka się odezwała i szłyśmy sobie, gdzie tam nie, już było spoko, nie? Więc to był taki czas, więc ja byłam wtedy taką niefajną osobą. Jak pomyślę o tym, to po prostu jest tak mi wstyd, tak mi głupio i tak siebie nie lubię z tamtego okresu, że to jest po prostu masakra. Ja w wieku 16 lat byłem zakompleksionym chłopcem, sfrendzonowanym do granic możliwości, który swą ukochaną odprowadzał do domu, przez pół miasta do domu jej ówczesnego chłopaka. Taki byłem zakochany. Nie wiem, co miałem w głowie, po prostu jak o tym pomyślę. Ja się nawet na kurs tańca zapisałem, żebyśmy razem chodzili, bo nie miała z kim, więc ja dwie lewe nogi, a ja się zapisałem, bo pomyślałem sobie, no. Ale oczywiście podrywacz ze mnie był żaden. Podrywacz ze mnie się zrobił dopiero na etapie pracy, po liceum, kiedy już tak nabrałem pewności siebie, albo przynajmniej, że tak powiem, wyleczyłem się z kompleksów. Stwierdziłem, brzydki, ale nawet Golum zasługuje na miłość. Każda potwora znajdzie swojego motora. Tak, każdy Golum znajdzie swój skarb. Także ja byłem takim chłopaczkiem, ale ja prowadziłem nie blog, wtedy tylko e-Pulsa. Tak, ja e-Pulsa nie miałam. E-Puls to było też coś takiego, coś poprzedzającego naszą klasę. Tam też się wrzucało zdjęcia albo się nie wrzucało zdjęć. Ten, kto wrzucał swoje zdjęcia, to był w ogóle odważny. I to była po prostu chwała, jeżeli ktoś rzucił swoje zdjęcie, bo jaki ty jesteś odważny, ty pokazujesz swoją twarz. A ja tam jeszcze opisywałem swoje dni, opisywałem swoje zmagania, żeby 5 z polskiego dostać. Opisywałem swoje porażki, kiedy dostałem 3 z polskiego. I to było takie użalające się. Też miałem tak samo samo jak ty, jeżeli miałem zły humor, no to było użalanie się. Tyle, że ja miałem jeden zespół, który na wszystkie moje nastroje, to się rymuje, na wszystkie moje nastroje puszczałem sobie ich troje. Dokładnie! Oczywiście to były czasy, kiedy nikt się nie przyznawał do słuchania ich troje. Poza krótkim okresem czasu, kiedy dodawali do chrupeczek takie karteczki i tam ta karteczka, jak trafiłaś, to grało zawsze z tobą chciałbym być. Tak. I to jeden kolega się wtedy przyznał w gimnazjum, że słucha. Wyśmiali go okrutnie, ja razem z nimi, bo kto normalnie słucha ich troje, a kto normalnie się przyznawał do słuchania ich troje. Więc ja potem w internecie taki byłem odważny i pamiętam do dziś, jak napisałem, że słucham ich troje. Ja, jaka to odwaga, że napisałeś o tym, nie każdy miałby taką odwagę cywilną to powiedzieć. Także ja byłem odważnym człowiekiem, ale z perspektywy czasu rany boskie. Co za cycu? Nie, nie. Więc tak sądzę, że... My byśmy się nie poderwali w życiu. Jak to ładnie jest napisane, nie zgralibyśmy się w czasie wtedy, bo to nie były te same osoby, to nie byliby ci sami ludzie i po prostu tak jak właśnie w historii Ashley Poston, Clementine i Iwan na każdym etapie swojego życia, jak się spotykali i w tej przeszłości, teraz w teraźniejszości, nie było im w czas. Clementine pracowała w wydawnictwie, tak w ogóle tak wrócę do książki, w wydawnictwie, a on jako pan kucharz, bo on już był szefem kuchni, był takim sławnym, wiecie, jak Gordon Ramsay, coś tej rangi, on chciał wydać książkę właśnie z przepisami swoimi, więc ona była z jednym wydawnictwem, które walczyło o to, żeby właśnie u nich wydał. No. I ona stwierdziła, że nie może ich nic połączyć, bo to byłoby bardzo nieprofesjonalne, więc oni tak nie po drodze ze sobą mieli ani 7 lat wstecz, ani w teraźniejszości, bo po prostu nie zgrali się w czasie. Zawsze coś im przeszkadzało, więc to też taka historia jest bardzo fajnie pokazana, że zawsze tak naprawdę znajdzie się coś, jeśli oczywiście się nie będzie walczyło. Zawsze coś może przeszkodzić tej miłości. Nasz przykład pokazuje, że my byśmy ze sobą w ogóle nie zagadali, aczkolwiek ja miałem ciągotę do takich depresyjnych dziewczyn, bo ja miałem taką naturę pocieszyciela. Tak. Ja miałem naturę pocieszyciela, ja też, czyli w sumie. Jeżeli jakaś narkomanka się trafiła, to ja się od razu zakochiwałem, nie dlatego, że ona była fantastyczna, tylko dlatego, że o ran, ja ją wyprowadzę na prostą drogę, tak, rany boskie, co człowiek w głowie miał? To było szlachetne oczywiście, ja siebie chwalę, szlachetny rycerzu, ty mój na białym koniu. Ty siedzisz wpatrzona w chmury, a ja powiedz czemu. Czemu polecam tę książkę? Bo ja ją bardzo polecam, bo ona bardzo mi się podobała. Ja widziałem jak ją czytałaś, po prostu... Praktycznie w jeden dzień ją przeczytałam, no tam nie licząc końcówki, tak, którą sobie odłożyłam na później, ale praktycznie ją połknęłam w jeden wieczór, co mnie się nie zdarza. Ostatnio chyba tak... Rywalki czytałam. Ja tak właśnie myślę, że od czasu Rywalek, czyli mówimy tutaj o 1984... Tak, od 1883. Tak. Tak, to nie. Tak, bo ja tutaj widzę tą Ashley Poston, którą widziałam w Gicarelli i właśnie w tej trylogii tej młodzieżowej i ja po prostu jestem w niebo wzięta, że to jest ta Ashley, że to nie było takie rozczarowanie jak w przypadku Emmy Mills, chociaż tutaj było, wiecie, przerzut z obyczajówki na fantastykę, to zupełnie inna bajka. Też odrobina takiej... No jest fantastyka, ale zupełnie inna, tak? Tutaj nie masz stworzonego świata, nie masz księżniczek, rycerek, czarodziejek i tak dalej. Bardziej wielowymiarowe wydaje mi się podejście z tego, jak ty o tym opowiadałaś. Tak. Że nie tylko to miejsce, czas, no ale właśnie głównie czas. Głównie czas. Zmiana człowieka. I ta właśnie taka nienachalna ta zabawa tym czasem, jakie konsekwencje to za sobą niosło, co można było zrobić lepiej. Co można było spartolić, a zostało albo nie zostało spartolone, tego wam nie powiem. Więc tu jest dużo takich niby znanych rzeczy, chociażby z różnych filmów. No ten Dom nad jeziorem jest najbliższy temu, aczkolwiek to też zupełnie inna bajka jest, więc niestety nie mogę tutaj potwierdzić, że jeśli lubicie to też polubicie, bo to jest co innego, chociaż bardzo podobne. I ja lubię taką delikatną fantastykę wplecioną w obyczajówkę, tak jak na przykład w przypadku Julii Biel i Memory Almost Full, chociaż tam było trochę bardziej hardkorowo, ale nie wiem, dawno tak przyjemnej, takiej cozy książki nie czytałam, naprawdę. Jest to coś naprawdę, co mnie bardzo zaskoczyło, nawet się nie spodziewałam, że aż tak mnie zaskoczy pozytywnie. Jedna jest rzecz, na którą zwróciłaś uwagę i na którą powiedziałaś mi, że o nie, ale to było zdupione. Tak, to jest pewna rzecz, która ja rozumiem, że mogłaby mieć miejsce faktycznie, gdyby poświęcić jeszcze kilkaset stron na to, żeby to było ładnie wyjaśnione, ale nagle to się pojawia i ja wiem, przynajmniej ja to odczuwam tak, że to się pojawiło tylko i wyłącznie dlatego, żeby szybko dojść do finału książki. Bo to musiało nastąpić, bo inaczej no nie byłoby mowy, żeby doszło do zakończenia, do takiego, jakiego doszło i po prostu mi się to nie podoba. Tak samo nie uważam, że to jest komedia romantyczna. Bo na okładce jest napisane, że jest komedia romantyczna. Ja tam komedii nie widziałam. Bardzo ładną historię miłosną widziałam po prostu, ale jakoś nie za szczególnie dużo tam mnie rzeczy rozbawiło, powiem. A może to po prostu jest teraz moda, bo to już nie jest pierwsza komedia romantyczna, która nie okazuje się być komedią. Może to jest teraz, no, że tak powiem, bardziej modne, żeby powiedzieć, że coś jest komedią romantyczną, żeby nie powiedzieć romans, bo jednak... Ja na przykład, jeżeli film oglądamy, to wolę komedię romantyczną od romansu. To skoro już wiecie, że książka jest cozy, że książka jest że książka jest owcza, że książka jest urocza, to teraz możecie zawalczyć o jej egzemplarz. Pytanie konkursowe brzmi: jaka jest wasza ulubiona komedia romantyczna i dlaczego? Piszcie w komentarzach, wybierzemy jeden, który nagrodzimy tą książką. Tymczasem trzymajcie się ciepło i życzymy wam, żebyście na wszystko trafiali w odpowiednim czasie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.